Ze mną jest europoseł Elżbieta Rafalska, była minister rodziny w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przed chwilą, jak rozmawialiśmy tutaj, wspomniała Pani, że przyjechała Pani tutaj autobusem i widziała rzeszę, grono osób, które ciągną tutaj na to wydarzenie. Jechałam na otwarcie tu Mierzei Wiślanej samochodem, potem autobusem i wszędzie widziałam nieprzebrane ludzi, tłumy ludzi, absolutnie z różnych stron Polski, którzy mówili, że to jest tak ważne, historyczne i strategiczne wydarzenie, że oni muszą tu być osobiście. Jechały starsze osoby z wnukami, jechały młodsze osoby. Wszyscy zmierzali w jednym kierunku. Uważali, że dzisiaj tu muszą być, ponieważ tu stało się coś, co jeszcze niedawno było niemożliwe, co było wyśmiewane i poniżane przez opozycję, a dzisiaj staje się faktem. Oczywiście mówimy o pierwszym etapie, bo kolejne etapy rozbudowy są przed nami. Choć ta inwestycja bardzo szybko jest realizowana, to w ciągu zaledwie roku czy nieco ponad dłużej udało się zrealizować tak ważny projekt infrastrukturalny. Nie tylko ważny, nie tylko cenny gospodarczo i też dla gospodarki morskiej, ale również tak technologicznie niezwykle złożone, bo stosowano tu rozwiązania po raz pierwszy na świecie. Szukano innowacyjnych rozwiązań, bo jakby cała ta kwestia tych rozwiązań technologicznych nie była to bardzo prosta i myślę, że nasi naukowcy, technolodzy, budowniczowie, eksperci będą się tym chwalili i to jest też przykład, jak tak złożoną inwestycję morską można zrealizować w tak krótkim czasie, jak można zastosować nowoczesne rozwiązania. Wspomniała Pani o tym, że inwestycja jest doceniona przez społeczeństwo, ale jest jednocześnie często krytykowana przez opozycję. Opozycja nie umie robić nic innego, tylko krytykować. W ostatniej fazie pewnie dołączy się i powie, że od samego początku też była za tą inwestycją, ale myślę, że dzisiaj szkoda psuć radości opiniami opozycyjnymi. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była europoseł Elżbieta Rafalska.